I tak, drodzy Państwo, 8.47, to teraz czas na kolejnego gościa, profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od wczorajszego marszu opozycji. Czy słuchał pan przemówień między innymi Donalda Tuska? Jaki komentarz? Nie słuchałem. Wie pani, odbywaliśmy ważne spotkanie, Kongres Polski, Wielki Projekt. I do tego kongresu też, panie profesorze, oczywiście przejdziemy. Debaty, więc tylko jakieś strzępki tego przemówienia do mnie dotarły. Potem szedłem po Wiśle w stronę centrum, spotykałem idących ludzi. W zasadzie atmosfera wśród tego tłumu, który ja widziałem, była spokojna. Oni byli usatysfakcjonowani. No, mniej więcej wiem, jaki był przekaz. Nie wydaje mi się, żeby to jakieś było intelektualnie ekscytujące, co tam zostało powiedziane. A nad samym faktem oczywiście możemy się zastanawiać. Jeżeli byśmy się chcieli jednak pochylić nad samym faktem, jednak bardzo liczne zgrupowanie, jakie konsekwencje polityczne może mieć to wczorajsze wydarzenie? Ja nie sądzę, żeby miało jakieś poważne konsekwencje. No, o czym przekonali się ci, którzy szli w tym marszu? No, że było ich sporo, było ich dużo, przyjechali zewsząd, przeszli. No, ale to wszyscy przecież wiemy, jak wyglądają badania opinii publicznej, jak się układają, no oczywiście nie do końca są jasne. Wiemy, że ta kampania będzie bardzo zacięta. Wiemy też, że Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią, mimo że rządzi od 8 lat, ma szansę na zwycięstwo w tych wyborach. No co jest jednak już samo w sobie no, ewenementem i też jakąś dobrą recenzją tych rządów. Wiemy, ile jest nienawiści wśród elit. Wiemy, jak bardzo wulgarna jest tamta strona i jak mało mam ciekawych rzeczy do zaproponowania. I tutaj też był wspólny mianownik, był przecież niechęć do PiS-u, w niektórych przypadkach oczywiście nienawiść, bo przecież nawet nie przeciwko drożyźnie, prawda? To nie była jak zapowiadana, czy to już trochę w związku, że inflacja opada, spada inflacja, a jednocześnie trochę się już wszyscy do tego przyzwyczaili, a poza tym poziom życia w Polsce no, jednak utrzymywany jest na wysokim poziomie. Ale ja bym powiedział tak, no, ja miałem takie trzy pozytywne wnioski z tego, co obserwowałem. No, jeden pozytywny jest tak, że ten marsz był spokojny, że mimo całej polaryzacji w Polsce no, nie doszło do zdewastowania centrum Warszawy. Już w czasie strajku kobiet się zdarzało, prawda? To było o wiele gorzej. No więc agresja tamtej strony jest tylko głównie werbalna. To jest drugi jakby też pozytywny wniosek, że ona jest. To jest, no przykro jest czasami to słuchać, obserwować różnych ludzi, co oni mówią. No a kolejny wniosek to jest to, że Polska jest krajem wolności politycznej, więc ten marsz jakby, on sam w sobie zawsze, tego rodzaju demonstracje są sprzeczne, prawda, bo ci ludzie krzyczą, że są w skrajnej sytuacji, wyszli, trzeba ludzi wyprowadzić na ulicę, mówią ci przywódcy opozycji, no bo już demokracja jest tak w takim stanie, tak od 8 lat mówią. No ale jak popatrzymy na tle innych krajów, nie wiem, Francji, nawet Niemiec, no to widzimy, jak bardzo stabilna w gruncie rzeczy, jak no jeszcze jednak w Polsce jest przestrzeń wolności. Ale jeszcze dodam, no, że akurat mieliśmy dużo gości z zagranicy teraz w ten weekend w związku z naszym kongresem. I w tym momencie też mogliśmy obserwować Warszawę no, z lotu ptaka, z wysokiego wieżowca. No co widzimy? No widzimy jednak to, jedną z najszybciej rozwijających się metropolii w Europie, Warszawy, miasto bardzo nowoczesne, które no, powoli staje się jednym z najbogatszych regionów w Europie. No, to oczywiście no, nie dotyczy to całego kraju jeszcze, ale tak jest.
jednocześnie jest dosyć wielokulturowe, przynajmniej jeżeli chodzi o przybyszów z Ukrainy, Białorusi. Więc moim zdaniem to Polacy mają bardzo dużo powodów do optymizmu. Jeżeli jeszcze dobrze wybiorą, to znaczy zagłosują za kontynuacją naszych rządów, to naprawdę możemy być optymista. To w takim razie, panie profesorze, teraz na moment jeszcze zatrzymajmy się przy kongresie Polska Wielki Projekt. Ważne tematy, faktycznie sporo gości z zagranicy. Radio Wnet też było akurat w pierwszym dniu obecne, ale śledziliśmy także wczorajsze dyskusje. No, jeden z ważnych tematów, czy Polska ma nadal szansę zachować suwerenność w Unii Europejskiej. O tym tak naprawdę mówił też właśnie profesor Zdzisław Krasnodębski, który jest gościem Poranka Wnet. No to, panie profesorze, jaka ta Unia Europejska i gdzie miejsce Polski w perspektywie na przykład 5 lat? No, oczywiście zagrożenia są, pewnie zawsze będą. No teraz na przykład jest wojna za naszą granicą, więc jest zagrożenie rzeczywiście, o którym nie powinniśmy zapominać dla naszej niepodległości, dla naszej suwerenności, naszego dobrobytu. Oczywiście wojną, ale my robimy tutaj bardzo wiele. No i są te tendencje w Unii, prawda, w której przecież my uczestniczymy w sporach, to są nasze spory wewnętrzne, te spory dotyczące tego, w którym kierunku pewnych tendencji kulturowych, to są spory, które nie mają w Polsce, ta krytyka nie ma charakteru, tak mówiąc, chucie antyzachodniego, tylko jest sporem wewnętrznym. My jesteśmy częścią tego świata, częścią Unii. No i w Unii oczywiście o tym wiele wiadomo, mówi się, prawda, tendencja do centralizacji, też ograniczenia wolności słowa. No, jeżeli dzisiaj na uniwersytecie, takim uniwersytecie jak Oxford, nie można mówić, że płeć jednak ma coś wspólnego z biologią, a anatomią człowieka, no to, ponieważ to wyklucza już całkowicie z życia publicznego i to niezależnie od tego, czy się ma poglądy prawicowe, czy lewicowe, no to jest jednak już zupełnie są tendencje ekstremalne. No jeżeli ktoś się przerobi całą historię, przetworzyć w jakąś zupełnie fikcję, poprawić ekspos, jeżeli mamy jednak bardzo rosnące ambicje imperialne w wielu stolicach europejskich. Do tego jest używana Unia, która staje się coraz mniej Unią takiej dobrowolnej współpracy, rzeczywiście solidarności, a przybiera czasami jednak charakter wspólnoty opartej na przymusie i strach. No to o tym musimy oczywiście mówić, ale też działać, przeciwdziałać tym tendencjom. No to tak jest, że nic nie jest dane raz na zawsze, ale tak jak mówię, jak już powiedziałem, ja jestem optymistą, bo jeżeli popatrzymy na miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, a przecież też ten marsz był w celu upamiętnienia wyborów 4 czerwca 1989 roku, no to wtedy byliśmy zupełnie innym państwem, całkowicie zrujnowanym, który dokonał potem tego przejścia trudnego do nowego systemu, ale też został po części skolonizowany, tak, z powodu po części trochę swojej naiwności, braku kapitału, braku pewnych kompetencji, a dzisiaj jesteśmy, to mówią obserwatorzy przyjeżdżający, bo może trochę na wyrost, ale my naprawdę jesteśmy rosnącą siłą w Europie, w Unii Europejskiej, a rosnąc w Europie oczywiście stajemy się coraz ważniejsi również na świecie. I to jest szansa, którą musimy podtrzymać. No i tutaj żadne 8 gwiazdek oczywiście nie jest żadnym programem. To jest program, nie wiem, zniszczenia czegoś, prawda? Ci ludzie, którzy tam szli, których mijałem, nieśli flagi unijne, oni po prostu nie mają tak naprawdę zielonego pojęcia, ani o świecie zewnętrznym, prawda? Chyba
że jest to taka perspektywa albo turysty, albo człowieka, który ciężko tam pracował fizycznie, ale myślę, że nawet nie, ale o Unii Europejskiej też nie mają wielkiego pojęcia, gdybyśmy zrobili krótkim testy wiedzy, to by się okazało, że ta wiedza jest bardzo znikoma. I to jest oczywiście no, ta polaryzacja, zagrożenie, ale też także ignorancja i ta agresja też jest oczywiście zagrożeniem, ale jak mówię, no, bilans jest dodatni, mamy szansę, mamy nadzieję, ja mam nadzieję, że my tę szansę dziejową wykorzystamy i no, mimo wszystkich trudności my ją do tej pory wykorzystywaliśmy. Niełatwo się to stawało, ale to się działo i dzieje. No i w tym sensie oczywiście te wybory były rozstrzygające, a ten fakt, że jedna strona maszeruje no i krzyczy, to krzyczy, to dotyczy głównie tych organizatorów tego marszu, w zasadzie nie tych ludzi. No i że jeżeli ktoś tu jest populistą, jeżeli ktoś tu jest hejterem, to niewątpliwie no, człowiek, który uchodził za polityka, w cudzysłowie teraz europejskiego, bo był przewodniczącym Rady Europejskiej. No a po drugiej stronie są ludzie, no, którzy po pierwsze chcą działać dobra wspólnego, no, oczywiście popełniają błędy, prawda, mają swoje słabości i chcą poważnie rozmawiać o Polsce, chcą, nie tylko między sobą, ale z Polakami. Ja muszę powiedzieć tak, mijając tych ludzi zwiezionych tam z całej Polski, że tak pomyślałem, no byłoby ciekawie porozmawiać, zobaczyć, co oni mają, czy rzeczywiście mają tylko te plugastwa w głowie, które tam, powiedzmy, Andrzej Seweryn, czy ich idole w głowę. Czy rzeczywiście mają jakieś argumenty? No na pewno kierują się jakimś poczuciem wyobrażeniem dobra. Ja pomijam oczywiście tam tą frakcję byłych esbeków i tak dalej, która tam też jest obecna. No, ale mówię o takich zwykłych, w zasadzie robiących sympatyczne wrażenie ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Punktualnie godzina 9. Jakub Duszak jest już w studio, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radio Wnet. Małgorzata Kleszcz wydała program, Daniel Chybowski zrealizował, a Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas transmisji na naszym YouTubie. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i dziękuję Państwu za uwagę.